Państwu, ja się nazywam Michał Szczerba i z racji tego, że jedną z moich dziedzin działalności koncertowej jest gra w kwartecie bateriowym, jest to kwartet bateriowy złożony z muzyków z Filharmonii Narodowej, z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Chciałbym Państwu przedstawić wykład pod tytułem Współczesne utwory na kwartet bateriowy, konteksty historyczne i wykonawcze. Jeśli chodzi o konteksty historyczne, jak nie trudno się domyśleć, kwartet walteriowy powstał jako zespół kameralny, który wyłonił się z sekcji orkiestrowej, która liczyła właśnie cztery waltornie na ogół i na ogół liczy cztery waltornie. Kiedy po raz pierwszy cztery waltornie można było znaleźć w obsadzie orkiestry symfonicznej? Miało to miejsce, Szanowni Państwo, w 1719 roku w operze Eliza Johannesa Fuchsa. Dlaczego cztery waltornie? Wcześniej używano dwóch i na ogół przez cały XVIII wiek używano dwóch waltorni w orkiestrze symfonicznej. Cztery dlatego, że po wynalezieniu krąglików, które umożliwiły bardzo szybkie przestrajanie instrumentów w trakcie grania, jedynie trzeba było wymienić ten krąglik, powstały dwie pary głosów waltorni. Jedne strojone w jakimś stroju, trzecia, czwarta strojona w innym stroju, dzięki temu mogły się uzupełniać. Dzięki temu kompozytorzy coraz częściej zaczęli używać czterech rogów właśnie w orkiestrze symfonicznej. Chcąc przejść w miarę szybko przez historię, która jest bardzo obszerna, jeśli chodzi o rozwój instrumentacji orkiestry, przejdę już do początku XIX wieku, kiedy obsada czterowaltorniowa zaczęła być coraz częściej spotykana. To z kolei stało się w wyniku coraz bardziej popularnej techniki gry inwencyjnej, czyli wkładaniu ręki w czarę, dzięki czemu można było uzyskać pochody chromatyczne, tak jak wiemy to z koncertów Mozarta, który świetnie pokazywał w swoich kompozycjach, jak ta technika może być zaawansowana. Też kompozytorzy dali się namówić na to, aby orkiestrować swoje utwory symfoniczne właśnie z obsadą czterech waltorni. I tutaj dla przykładu Rossini, jeden z pierwszych przypadków czterech waltorni w orkiestrze Rossini, Semiramida, Freischütz Webera, Beethoven IX symfonia czy fantastyczna symfonia Berlioza. Automatycznie kompozytorzy, widząc to, że cztery waltornie stają się standardowym układem w orkiestrze symfonicznej, zaczęli pisać kwartety waltorniowe. Pierwszy samodzielny zbiór kwartetów waltorniowych powstał w Paryżu. Skomponował go Louis-François Dauphin. Są to utwory edukacyjne. One zostały stworzone po to, aby studenci mogli zaznajomić się ze sposobem grania w grze, ze sposobem grania w cztery waltornie. Tak samo Antonio Richter, który napisał kilka zbiorów kwartetów, jednak to Dauphin jest tym, którego uznaje się za pierwszego twórcę kwartetu waltoriowego jako zespołu kameralnego, mimo iż te utwory nie nadawały się do koncertowego przedstawiania, jedynie miały wartość edukacyjną. Teraz dalej, Szanowni Państwo, Robert Schumann, koncertik na cztery waltornie. Dlaczego utwór przełomowy? Nie dlatego, że pierwsze waltornie ma przekichane, tylko dlatego, że był to jeden z pierwszych utworów napisany na rogi wentylowe. Robert Schumann był olbrzymim zwolennikiem rogów wentylowych, właściwie już wtedy waltorni, i bardzo forsował ich użycie. Jego symfonie, pierwsza, druga i czwarta, są zinstrumentowane na rogi naturalne. Trzecia, Lareńska, która de facto była napisana po czwartej symfonii, już używa waltorni wentylowych, tak samo jak i koncertschlick na cztery waltorni. Przez całą resztę XIX wieku utwory pisane na kwartet waltorniowy miały na ogół wartość jedynie edukacyjną albo rozrywkową. Kwartet waltorniowy był zespołem, który służył do uświetniania różnego rodzaju imprez typu, nie wiem, łowieckich, fanfary, otwarcie jakiejś wystawy w plenerze, tego typu. I to miało miejsce zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Więc te kwartety nie stanowiły de facto rasowego zespołu kameralnego i nie można było powiedzieć, że kwartet waltorniowy jest faktycznie zespołem kameralnym koncertowym.
To się zmieniło na początku XX wieku. Jak wiemy, na początku XX wieku waltornie w orkiestrze symfonicznej zyskały niesamowicie olbrzymie znaczenie. Gustav Mahler, Richard Strauss, jeszcze w XIX wieku Wagner i wielu, wielu innych kompozytorów powierzało nam bardzo ekwilibrystyczne partie, co miało wpływ na tworzenie niezależnych kwartetów waltorniowych. I Mikołaj Czerepnin jest uważany jak za pierwszego kompozytora, który stworzył dzieło koncertowe, dzieło na kwartet waltorniowy, właściwie zbiór sześciu kwartetów, które mają program. Każda z części tego zbioru ma swój tytuł i o czym się powiada, więc jest to pierwszy, de facto, jak twierdzi Kurt Janecki w swoim i Bernhard Brühe w swojej książce Das Horn, to jest pierwszy utwór na kwartet waltorniowy jako na zespół kameralny. Sytuacja rozwija się dalej i jak widzą Państwo, Paul Hindemith, sonata na cztery waltory. W ogóle 1952 rok był rokiem bardzo przełomowym, jeśli chodzi o zespół czterech rogów jako zespół kameralny, gdyż oprócz tejże sonaty powstały jeszcze, będzie to na prostu nieważne, urzędowca suita na cztery rogi, która jest bardzo często wykonywana aż do dziś, oraz Aleksander Indiuszyn napisał swoje concertino na cztery rogi. Janecki mówi otwarcie, że sonata na cztery rogi Hindemitha jest pierwszym wybitnie kameralnym i artystycznie dojrzałym dziełem napisanym właśnie na cztery waltornie. I ci z Państwa, którzy mieli okazję słuchać tego albo zagrać, doskonale będą wiedzieli, o co chodzi. Bardzo skomplikowany utwór, zarówno pod względem harmonicznym, technicznym, wymagającym muzycznie, wymagający bardzo wysokich umiejętności kameralnych do tego, aby go wykonać, o wszystkich czterech muzyków. Sytuacja rozwija się w przeciągu kolejnych 40-50 lat. Powstają kompozycje na kwartet waltorniowy takich kompozytorów jak Georges Valmont, Eugène Bonce, o którym już mówiłem, Mario Castelnuovo Tedesco, Pierre-Max Dubois, Bernhard Haydn, Michael Tippett, Henri Tomasi, Julien-François Winter. I to są kompozytorzy, którzy nie są znani z tego, że piszą na kwartety waltorniowe. Natomiast to, że oni nam napisali kwartety waltorniowe, dobitnie świadczy o tym, jak wzrasta znaczenie tego składu jako zespół kameralny. Co się dzieje potem? Pojawiają się stałe składy waltorniowe, takie jak American Horn Quartet i Kenny Turner, który stał się przełomem, jeśli chodzi o komponowanie utworów na kwartet waltorniowy. Dlaczego? Ze względu na to, że wcześniejsze kwartety pokazywały, że nadal dominującą rolę pełni pierwszy waltornista. Oczywiście pozostali też mieli bardzo intensywne partie, natomiast od lat mniej więcej 90. i do dzisiaj kwartety współcześnie napisane waltorniowe, takie znaczące, odznaczają się tym, że de facto nie ma różnicy, albo zaciera się, albo w ogóle nie ma różnicy pomiędzy głosami pierwszym, drugim i trzecim. Wszystkie trzy głosy są głosami wybitnie koncertującymi oraz głos czwarty, który jest wybitnie koncertującym głosem basowym, który wymaga wirtuozerii wręcz od dolnego waltornisty do tego, żeby wykonać te partie. I ja, będąc członkiem Hornet Quartet, miałem tę przyjemność, że mogłem kilka takich kwartetów nagrać i też poznać dzięki temu, bo nagranie jest najfajniejszą metodą poznania utworu. I dlatego na samym początku chciałem Państwu powiedzieć o Kenny Turnerze. Popisowe przebiegi. Boga Pernika, Fanfare for Barge, utwór napisany dla American Horn Quartet z okazji ich zwycięstwa na konkursie w Węgrzech, w miejscowości Barcz, tak się bodajże to czyta. Tak jak mówiłem, wyrównanie funkcji pierwszej, drugiej oraz trzeciej waltorni, podkreślenie funkcji czwartej waltorni jako wirtuozowskiego głosu basowego. Teraz nie mam niestety nagrania do tego, natomiast jeśli Państwo zerkną na sam początek, widzą Państwo, że w pierwszej linijce oczywiście rozpoczyna pierwsza waltornia, druga dołącza się już w drugim takcie i proszę zwrócić uwagę, gdzie w momencie, gdy dołącza się czwarta, w
czwartym takcie dominującym głosem jest nadal pierwsza, prowadzi główną linię, ale druga waltornia i czwarta są powyżej trzeciej, czyli jest to zupełnie odwrotnie niż można byłoby się spodziewać w typowym układzie orkiestrowym. Co mamy dalej? Pierwsza waltornia wchodzi, już następny tak, pierwsza waltornia schodzi na drugi plan, trzecia wychodzi na pierwszy, czwarta waltornia przewija rejestrami zarówno pierwszą, jak i drugą. Czyli zupełny miszmasz, jeśli chodzi o klasyczne ułożenie głosów, co tworzy niesamowite wrażenie estetyczne dla słuchacza. My przestajemy brzmieć jak zespół rogów łowieckich, a naprawdę kwartet waltorniowy staje się wybitnie solistycznym, wybitnie takim zespołem, który przykuwa uwagę nie ze względu na to, że to po prostu waltornik, tylko ze względu na to, że muzyka, która jest tam do zagrania, jest porywająca i nie tylko podoba się waltornistom na sympozjach tego typu. Szanowni Państwo, teraz pójdźmy dalej. Tutaj mamy następna strona też. Temat trzeci, czwarty, druga dobarwia to szesnastkami. W kolejnym systemie widzą Państwo, że temat przyjmuje pierwsza, druga, gdzie trzecia i czwarta bardzo mocne i ostre glisy wykonuje, więc jakby każda z tych partii jest wybitnie istotna. Kolejnym utworem jest utwór Polaka, Włodzimierza Kotońskiego, Quartettino na cztery waltornie. Dlaczego jest tak istotny? Gdyż został napisany w 1950 roku, czyli dwa lata przed sonatą Hindemitha. I ja osobiście uważam, że gdyby nie to, że mieliśmy wtedy żelazną kurtynę, to taki Kurt Janecki i Bernhard Brille raczej ten kwartet postawiliby jako kwartet waltorniowy, który de facto wyznacza standardy stylu i wyznacza standardy istnienia zespołu kameralnego, jakim jest kwartet waltorniowy. Mimo tego, że sonata Hindemitha jest o wiele bardziej skomplikowana, to kwartet Kotońskiego jest, mimo tego, że krótszy, jest równie pasjonujący. I tu, Szanowni Państwo, mam króciutki fragmencik z finału pierwszej części. Nie pracuje w żadnej orkiestrze, nie uczy w żadnej szkole.
utrzymuje się tylko i wyłącznie z sesyjnego nagrywania ścieżek. Udało nam się go poznać i napisano kwartet, Hypnos. Nie będę czytał tego, co już Państwo macie na ekranie. Tu bardzo istotne jest to, co jest w ostatnim punkcie, czyli wersja koncertowa została stworzona w porozumieniu z nim tylko i wyłącznie dlatego, gdyż on ten utwór stworzył po to, żeby można było nagrać ścieżki. Natomiast na żywo nie było to możliwe fizycznie. Więc trzeba było pewne rzeczy pociąć, pewne rzeczy zwidować, pewne rzeczy, pewne pauzy dodać po to, żeby fizycznie można było w ogóle ten utwór wykonać. I teraz może fragment tego utworu, to może Państwo zrozumieją, dlaczego mówię to, co właśnie mówię. Przepraszam. Thank you.
chyba nie najbardziej udany z nich. Na sam koniec perełka. Walter Perkins, Concerto for Four Horns. Dlaczego? Właśnie dlatego to, co mówiłem o wykonawstwie w kwartecie, współczesnym kwartecie waltoriowym. Jest to utwór, który absolutnie do granic doprowadza wyrównanie funkcji pierwszego, drugiego i trzeciego głosu waltoriowego. I każdy z głosów jest potraktowany wybitnie solistycznie. To ma też przejaw w formie tego utworu. To jest pięcioczęściowy utwór, gdzie pierwszą częścią jest fanfara, a każda z następnych części jest jakby solową częścią każdej waltorii. Czyli druga część jest solo czwartej, trzecia część solo trzeciej, czwarta część solo drugiej i finałowa część, pierwszy waltornista jest dominujący. Co nie zmienia faktu, jak Państwo zaraz zobaczą, że pozostałe głosy nie mają co robić. Po lewej Gary Turner, po prawej Walter Perkins. Thank you.
jak widać, współczesny kwartet walturgiowy to utwór łączący ekwilibrystyczne wykonawstwo solowe i zaawansowaną kameralistykę. Jest to niesamowicie ważne, gdyż jakby dawno już minęła funkcja walturgii jako instrumentu tylko i wyłącznie orkiestrowego, jak pokazuje poziom przesłuchań na tym festiwalu. Jakość grania walturgistów na świecie i w Polsce jest niesamowicie wysoka i to powoduje, że coraz więcej walturgia staje się, coraz częściej walturgia staje się instrumentem solowym i nauka kameralistyki jako takiej, a w szczególności gra w kwartecie walturgowym jest fundamentalna dla studentów, uczniów oraz dla profesjonalnych sekcji, bo to utrwala albo uczy pewnych nawyków kameralnych, które są nam bardzo potrzebne. Inną rzeczą jest to, że ze składów kameralnych kwartet walturgowy chyba jest najtrudniejszą formą kameralnego muzykowania dla nas walturgistów z racji na obciążenie fizyczne. W kwintecie drewnianym zawsze mamy szansę jakoś, jak to z Waltkiem rozmawiałem, się prześlizgnąć. W kwintecie blaszanym można się podczepić pod trąbki, które zawsze będą głośniejsze. W kwartecie walturgowym nie ma się na kim zawiesić, bo każde ogniwo jest tak samo istotne i tak samo słyszalne. Kwartet walturgowy będzie zawsze tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego uważam, że warto promować ten rzecz na kwartet walturgowy ze względów takich, o jakich mówiłem, czyli że utwory, współczesne utwory, jak mam nadzieję udało mi się Państwu pokazać, prezentują bardzo wysoką wartość muzyczną, techniczną oraz pokazują nasz instrument jako instrument koncertujący i równy z instrumentami solowymi typu skrzypce czy fortepian, gdzie od zawsze musieliśmy konkurować z tymi instrumentami jako soliści właśnie. Szanowni Państwo, czy jakieś krótkie pytania, bo jeśli nie ma... Dziękuję za uwagę, ale tu jeszcze przed upłynięciem czasu. Jedno pytanie dotyczące pierwszej planszy. Tam były te przełomowe kwartety walturgowe. Tak. I pierwszy z nich, Jean-François Gry, przełomowy czy pierwszy? Pierwszy i pod tym względem uważam, że przełomowy był pierwszy. No, otóż właśnie, tutaj broniąc mojego kochanego Rossiniego, wspominałem dzisiaj o Rendez-vous de Chasse. Dwa lata wcześniej, 1828. Tak. Natomiast ja się wzoruję na tym, co pisze Janecki i on się upiera, że tego nie można zakwalifikować jako rasowy kwartet, ponieważ to byłoby po prostu napisane na rogi myśliwskie i tego podobno nie grali muzycy, którzy, to się potem zaczęło grać, muzycy, którzy jakby uważali się wtedy za walturgistów. To jest taka akademicka dyskusja, czy Rossini jest kwartetem walturgowym, czy nie jest kwartetem walturgowym. To, co Rossini napisał. Natomiast ja się opieram ewidentnie na tym, co pisał Kurt Janecki w Das Horn i też co Horace Fitzpatrick w swojej książce, tam jest The Art of Hornplaying, Austro-Bohemian Tradition, tak się wydaje, że nazywała ta książka. On też się przychyla do jego zdania. O tym to można sobie dyskutować, co było pierwsze, nie. Ja po prostu oparłem się na tym, ale zdaję sobie sprawę z istnienia Rossiniego, nie pisałem go tu, żeby, broń Boże, nikt się nie zorientował. Jeszcze tylko może a propos promocji twórczości profesora Machali. Oczywiście to nie wchodzi w zakres tematu, bo to kwartety walturgowe, ale skoro była mowa o zapomnianych utworach, może nie zapomnianych, ale należałoby też pamiętać o jego koncercie walturgowym. Bardzo, bardzo ciekawy utwór, to też warto. Dziękuję za uwagę.